Cześć. Zanim nie zapoznasz się z treścią filmu, przeczytaj proszę opis filmu i komentarze pod nim zawarte. Film zawiera analizę techniczną układu elektronicznego, czyli słowami laika mamy tutaj techniczny bełkot. W przedstawionym 2 tygodnie temu wzmacniaczu Williamsona został użyty odwracacz fazy z podzielonym obciążeniem. Co prawda, inwertery już omówiłem, ale nie w szczegółach. Ile jest odwracaczy fazy, możecie się przekonać, zaglądając do tego filmu. Jest on na playliście o wzmacniaczu lampowym. Ponieważ za 2 tygodnie omówię pierwszą wersję wzmacniacza Williamsona, to jest schemat, który teraz widzicie. Będziecie mogli sami zobaczyć, jakie wady ma jego rozwiązanie i dlaczego wymagany jest dodatkowy driver na lampy mocy. Chcę na przykładzie wzmacniacza Williamsona przekonać Was do samodzielnego zaprojektowania własnego wzmacniacza przeciwsobnego. Wiadomości związane z założeniami projektowymi będą bardzo pomocne. Zostaną omówione w serialu o Williamsonie. Kto jednak nie czuje się na siłach na samodzielny projekt, może dzisiaj odnieść korzyść, bo będzie wiedział, jak to działa i jak usunąć problem, na przykład z asymetrią tego układu, czyli inwertera fazowego. Zresztą ten wzmacniacz, który teraz widzicie, był w Polsce produkowany pod tą nazwą. Robił go pan Andrzej Piwowarczyk. Czasami się odniosę do tego wzmacniacza, ponieważ sam go słyszałem. Nawet chciałem go kupić. Moje filmy, jak już wielokrotnie wspominałem, nie podają gotowych rozwiązań, tylko pokazują Wam drogę. Drogę, jaką możecie samodzielnie kroczyć do osiągnięcia własnego sukcesu. Chcesz nawinąć transformator do asymetrycznego wzmacniacza na lampie ECL82? To proszę nie pytaj mnie o liczbę zwojów. Tylko weź odpowiednie wzory, weź pomierz swój rdzeń, weź kalkulator, katalog i zacznij działać samodzielnie. A wtedy obliczony przez Ciebie transformator to będzie albo Twój sukces, albo nauczka na przyszłość. Takie wzory możecie spokojnie znaleźć w internecie. Wystarczy tylko odpowiednio podstawić zmienne wartościami liczbowymi i samodzielnie wszystko obliczyć. Skoro już jesteśmy przy transformatorze głośnikowym, a padło pytanie, o co mi chodziło z tym transformatorem głośnikowym, gdy pokazywałem Wam ten projekt, chodzi o to, że tutaj jest 20% uzwojenia, a nie 20% obciążenia anodowego. Obciążenie anody w stosunku do siatki ekranującej musi być 20% nie uzwojenia, a obciążenia impedancji. Ten błąd jest także tutaj w tym, to jest, zdaje się, że radioamator i krótkofalowiec, sierpień 1964 rok. Tutaj na tym schemacie, no, zobaczcie sobie bliżej. Tak samo, 19,3% mamy. Te same liczby zwojów prawie mamy. No, różnią się troszeczkę. Także widzicie, no, błąd ciągle powtarzany ten sam, a chodziło o zupełnie inną zasadę. Jaką zasadę? Ile to jest procent uzwojenia? Zobaczycie w filmie o patencie na ultralinear. Kto ma cierpliwość, to poczeka do emisji filmu. A kto chce wiedzieć już dzisiaj, zapraszam do poszukania w sieci. Hafler i Keroes, patent ultraliniowy. Na pewno znajdziecie. Wzmacniacz, z którego transformator Wam zresztą przed chwilą pokazałem, ma też odwracacz na triodzie.
I to jest bardzo ciekawe, bo autor tego projektu, a jest nim pan Widelski, sugeruje, żeby gramofon z kładką krystaliczną włączyć bezpośrednio w odwracacz fazy. Dlatego ciekawe będzie konfrontacja jego opisu z tym, co pan Masewicz i pan Cykin mają do powiedzenia o odwracaczu fazy. Film, który wam właśnie prezentuję, zawiera opis układu elektronicznego na podstawie książki pana Cykina, Wzmacniacze elektroniczne. To jest ta książka, która tu na dole leży. I książki pana Masewicza, Radiotechnika dla praktyków, którą otwartą w tej chwili widzi przed sobą. Jak już mówiłem w filmie o inwerterach, układy przeciwsobne wymagają doprowadzenia na wejście jednakowych co do wartości napięć sygnału, ale w przeciwnych fazach. Innymi słowy, potrzebny jest symetryczny sygnał sterujący względem jakiegoś punktu odniesienia, może być to jakieś napięcie albo masa. Na wejściu wzmacniacza lampowego w większości przypadków znajduje się wzmacniacz wstępny, zwykle wykonany na triodzie małosygnałowej. Sygnał wyjściowy z takiego wzmacniacza oporowego no nie nadaje się do sterowania sygnałem w stopniu przeciwsobnym. Sygnały w tych samych fazach po prostu znosiłyby się na transformatorze. Tutaj widzicie przebiegi jednej lampy i drugiej lampy. Przebieg wejściowy, charakterystyki przejściowe, przebieg wyjściowy i jak to potem ładnie składa się na transformatorze w układzie przeciwsobnym właśnie. Potrzebujemy więc specjalnego układu, który odwróci nam fazę bez zniekształceń fazowych i zrobi to na przykład w taki sposób. Zobaczmy, co pan Masewicz napisał na temat tego układu, a jest to tylko kilka zdań, więc przeczytamy bezpośrednio z podręcznika. Na rysunku 15.19a przedstawiono stopień odwracający fazę z jedną triodą. Układ ten różni się od zwykłego wzmacniacza oporowego tym, że obciążenie anodowe lampy L1 jest rozdzielone na dwie części. Mamy opornik R'A, który jest przyłączony między dodatni zacisk zasilania a anodę lampy oraz opornik R2'A między ujemny zacisk baterii a katodę. Tutaj ten opór RK jest znacznie mniejszy niż opór anodowy. Na rysunku 5.19b przedstawiono rozkład napięć w pewnej chwili, w jakimś tam momencie. Wiemy, że na wejściu przez cały czas zmieniają nam się sygnały, więc musimy zrobić stop, tak jak w oscyloskopie zatrzymujemy pomiar, tyk, guzik naciskamy i mamy wtedy ładnie przebiegi. Z rysunku tego widzimy, że napięcia na tu mamy R1'A i R2'A są przesunięte względem siebie o 180 stopni. Gdyż w chwili, gdy napięcie w punkcie A doprowadzone do siatki S2 rośnie, napięcie w punkcie B doprowadzone do siatki S3 maleje. To jest odpowiednik tych siatek tutaj. Czyli tu rośnie, to tu maleje. I to jest cały opis tego inwertera. To był koniec opisu z książki pana Masewicza, ale nie koniec filmu. Zobaczmy, jak to zostało rozwiązane we wzmacniaczu Williamsona. I chciałbym zwrócić waszą uwagę jeszcze, że tutaj jest zasilacz. C2 i R6 jest zasilacz. No i nie mamy polaryzacji opornikiem napięcia na siatce sterującej, tylko mamy sprzężenie bezpośrednie. To się różni od typowego stopnia odwracacza fazy z dzielonym obciążeniem. Ale zacznijmy ten temat od tego właśnie bloku. Stopień odwracacza fazy z dzielonym obciążeniem to tak w zasadzie jest to stopień oporowy z opornością obciążenia włączoną w obwód katody i w obwód anody. Jeśli prądy sygnału w obu tych obwodach są równe, jeśli oporności obciążenia, jak widzicie, po 22 kilo są równe, to sygnały wyjściowe będą równe. Sygnał wyjściowy na RK i na RA będą miały tą samą amplitudę.
ale napięcie wyjściowe U1, UV1 i UV2 będą miały odwrócone fazy, tak jak przed chwilą sobie o tym powiedzieliśmy. Najczęściej w takich przypadkach, jak tutaj stosujemy w tych odwracaczach fazy triodę, ale można też zastosować pentodę albo tranzystor. Zwróćmy uwagę, że spadek napięcia na rezystorze RK jest dużo większy niż wymagane napięcie polaryzacji siatki sterującej. Musimy więc ten rezystor podzielić tak, żeby jedna jego część w obwodzie katody dawała nam odpowiednie napięcie między wspólnym punktem powstałego w ten sposób dzielnika a katodą. Można to także zrealizować, wprowadzając odpowiednie napięcie kompensacyjne, jak robi się to we wtórnikach katodowych przez utworzenie dzielnika z napięcia anodowego. Co się w takim stopniu dzieje, omówimy sobie teraz w szczegółach. Napięcie sygnału na rezystorze katodowym dla średnich częstotliwości wynosi tyle, ile możemy wyliczyć ze wzoru numer 1. Tutaj R z tyldą oznacza oporność obciążenia katodowego i anodowego dla prądu zmiennego, który wynosi, ta oporność wynosi tyle, co mówi nam wzór 2. W sumie dla uzyskania symetrycznych napięć wyjściowych w obu gałęziach na rezystorach anodowym i katodowym ich oporności powinny być równe. Sprawdźmy sobie, jaki jest współczynnik wzmocnienia dla średniej częstotliwości, który jest równy stosunkowi U wyjściowe do napięcia U wejściowego, a U wejściowe to jest napięcie siatki plus napięcie katodowe. No i w związku z tym powstanie nam wzór numer 3. Z tego wzoru wynika, że wzmocnienie napięciowe stopnia z obciążeniem dzielonym jest zawsze mniejsze od jedności i zbliża się do niej przy warunku, i teraz wam ten warunek wpiszę. Ten warunek widzicie tutaj. Ka R dla prądu przemiennego, czy tam zmiennego, dużo większe niż ρ A plus 2 R dla prądu przemiennego, ρ A, opór wewnętrzny lampy. Skoro wzmocnienie napięciowe takiego odwracacza fazy jest mniejsze od jedności, jaki mamy wniosek? To oznacza dodatkowy stopień za lub przed odwracaczem fazy. Jest on potrzebny do uzyskania odpowiedniego napięcia sterującego lampami mocy. Zaleta takiego stopnia, jaką jest produkcja małych zniekształceń, może być zniwelowana przez dodatkowy stopień pracujący z dużym wzmocnieniem, z dużym napięciem potrzebnym do wysterowania tych dwóch lamp. Układ równoważny dla takiego inwertera od strony katody nie różni się zbytnio od wtórnika katodowego. Ze względu na małą oporność wyjściową lampy dla wyjścia katodowego, tutaj mamy to wyjście, która tutaj wynosi tyle, jego charakterystyki na górnych częstotliwościach są prawie tak samo dobre, jak charakterystyki wtórnika katodowego. I po prostu nie wymagają korekcji w zakresie wysokich częstotliwości. Zgadnijcie do jakich? Aż do kilku megaherców. Ale stanowi to też pewną wadę, gdyż wyjście od strony anody nie ma tak dobrego przenoszenia pasma, no ale o tym opowiemy sobie później. Do obliczenia charakterystyk częstotliwościowych, fazowych i przejściowych stosujemy wzory wykorzystywane do obliczania stopni oporowych. Był nawet szczegółowy film o tym temacie na moim kanale, więc zachęcam do przejrzenia playlisty z tematem wzmacniacz lampowy. Musimy jedynie uwzględnić, że REG jest tutaj równolegle połączonym R wyjściowym dla katody i R', a C0, jak to w triodzie żarzonej pośrednio, wynosi tyle. Ten wzór 4.
Dla pentody żarzonej pośrednio, która jest zaaplikowana jako pentoda, pojemność anoda katoda zostaje zastąpiona pojemnością anoda siatka osmonna. W pentodzie łączonej w układ triody przy siatce trzeciej połączonej z katodą, zamiast C anoda katoda stosujemy pojemność anoda siatka ekranująca i siatka osłonna względem pozostałych elektrod. Dynamiczna pojemność wejściowa takiego stopnia jest mniejsza niż stopnia oporowego. I znowu wzory oznaczone piątką. Pierwszy z nich oznaczony liczbą rzymską 1 odnosi się do triody. Drugi odnosi się do lampy ekranowanej bez układu sprzęgania siatki ekranującej, czyli bez tego układu. Albo tylko z CE, tym kondensatorem. Kondensator C to jest kondensator siatki ekranującej. Połączony z tą siatką i katodą, tak jak w tym układzie tutaj. Trzeci wzór, ten, jest taki sam jak dla przypadku drugiego, ale z kondensatorem CE włączony między ekran a wspólny przewód. Jeszcze raz zobaczcie sobie te rysunki. Co prawda to są rysunki włączenia lampy elektronowej we wtórniku katodowym, no ale idealnie obrazują, o co mi chodzi. Niewątpliwą zaletą takiego inwertera, tego z lewej strony, jest jego prostota. On wykorzystuje tylko jedną triodę na kanał. Ten odwracacz fazy ma dobrą charakterystykę dolnych i górnych częstotliwości dzięki głębokiemu ujemnemu sprzężeniu zwrotnemu i małym współczynnikowi zawartości harmonicznych zniekształceń. Bezsprzecznie jego wadami są brak możliwości kompensacji tętni źródła zasilania, co pociąga za sobą stosowanie rozbudowanego zasilacza. I znowu przypominam Wam R6 i C2. Brak możliwości wprowadzenia korekcji dla małych częstotliwości. Dwukrotnie mniejsze maksymalne napięcie wyjściowe w porównaniu z konwencjonalnym wzmacniaczem oporowym. Jak sobie z tym problemem poradził pan Williamson? Zobaczycie wkrótce. Ale moim zdaniem nawet zaleta bezpośredniego sprzężenia anody stopnia wyjściowego z odwracaczem fazy i tym samym brak pojemności w torze audio, w tym obwodzie, jest zatracona przez stopień następujący po tym odwracaczu fazy, czyli lampy L63, ponieważ one muszą mieć wysokie wzmocnienie, a jak mamy wysokie wzmocnienie, to rosną nam zniekształcenia. Co z tego, że mamy bardzo niski dół, skoro dodane są zniekształcenia wprowadzane przez drivery stopnia mocy? To, że pewnego poziomu zniekształceń człowiek nie usłyszy. Jak pamiętamy, Williamson założył 0,1% i to z dużą nakładką. A zdolność do odtwarzania od 16 Hz przez wzmacniacz lampowy naprawdę robi wrażenie. Stopień inwertera fazy z obciążeniem podzielonym jest stosowany we wzmacniaczach sygnałów harmonicznych i impulsowych. Także we wzmacniaczach akustycznych przy przejściu z układu asymetrycznego na układ przeciwsobny. Raczej nie stosuje się go jako stopień wejściowy we wzmacniaczach szerokopasmowych z powodu małego napięcia wejściowego. Chociaż tutaj mamy przykład, co prawda nie jest to szerokopasmowy, tylko wzmacniacz audio, ale już mamy przykład, że inwerter zastosowany jako stopień wejściowy. Czyli błąd. W takim układzie zachodzą ciekawe zjawiska. Teoretycznie, jeśli na dowolnej częstotliwości opór obciążenia obwodu anodowego triody równa się oporowi obwodu katody, to napięcia wyjściowe obu gałęzi są jednakowe i można uzyskać symetryczne napięcie wyjściowe na wszystkich częstotliwościach akustycznych, bo przez oba opory przepływa ta sama zmienna składowa prądu anodowego. W rzeczywistości pojemność równoważna C0 górnej gałęzi jest mniejsza o wartość CKW
niż pojemność gałęzi dolnej. CKW, przypominam, pojemność katoda włókna żarzenia. Powoduje to naruszenie symetrii napięcia wyjściowego i doprowadza do garbu na charakterystyce w górnych częstotliwościach w górnej gałęzi. Ta niesymetria występuje poza pasmem akustycznym, ale należy liczyć się z tym zjawiskiem w projektowaniu transformatora głośnikowego. Rezonanse poza pasmem akustycznym mają wpływ na przenoszenie impulsów i charakterystykę przejściową wzmacniacza. Można to łatwo usunąć przez dołączenie niewielkiego kondensatora o zmiennej pojemności równolegle do RA i przez dostrojenie do pojemności montażowych, zwiększając pojemność wypadkową. Przekonamy się, że zjawisko rezonansu poza pasmem akustycznym nie ominęło wzmacniacza Williamsona i przekonamy się niebawem, jaki środek zaradczy zastosował konstruktor. W zakresie dolnych częstotliwości też nie jest tak entuzjastycznie, jak się w teorii wydawało. Symetria układu zostaje naruszona, gdy opór obciążenia górnej gałęzi wchodzi w oporność źródła zasilania. Nie bez znaczenia jest tutaj oporność układu CFRF, jeśli zostanie on wykorzystany. Żeby nie dopuścić do asymetrii, należy filtr CFRF dobrać tak, żeby nie wywierał zauważalnego wpływu na częstotliwościową i fazową charakterystykę stopnia w zakresie przenoszonego pasma akustycznego. Miałem taki przypadek z powodu tolerancji użytych elementów podczas skonstruowania przedwzmacniacza z korekcją pasywną RIAA do gramofonu z kładką MM. Taki film znajdziecie u mnie na kanale i pojawił się on jako jeden z pierwszych o lampach. Czy to wszystkie niespodzianki rzeczywistości w teoretycznie świetnym inwerterze? Nie. Mamy pewne zjawisko większej amplitudy napięć dla średnich częstotliwości w gałęzi katodowej. Związane jest to ze stosowaniem ujemnej polaryzacji siatki sterującej z części oporu katodowego oraz jednakową opornością RA i RK. Przez RS płynie prąd źródła sygnału akustycznego IR i dalej przez część RK w tym samym kierunku, w którym płynie zmienna składowa prądu katody. Aby wywołana tym faktem asymetria napięć w gałęziach nie przekroczyła kilku procent, wartość RS nie może być mniejsza jak w widocznym wzorze numer 6. Zjawisko to występuje także w pentodzie małosygnałowej, ale przy zastosowaniu lampy z siatką ekranującą oraz kondensatora CE, który włączony jest między siatkę ekranującą a wspólny przewód, mamy do czynienia z jeszcze jednym zjawiskiem wpływającym na asymetrię napięć wyjściowych. Przez obciążenie anodowe przepływa składowa zmienna prądu anodowego, a przez obciążenie katodowe katodowego. W celu uniknięcia asymetrii należy przyjąć RK o wartości SK przez SA razy mniejszej niż RA. SK i SA to statyczne nachylenia charakterystyki prądu anodowego i katodowego w punkcie pracy. Jednak przyznam, że nie widziałem wykorzystania pentody w takim układzie we wzmacniaczu wysokiej jakości, co nie znaczy, że w ogóle pentody nie używano w inwerterach, ale były one innej konstrukcji i pewnie omówimy sobie to przy innej okazji. Inwerter z podzielonym obciążeniem można zbudować także na tranzystorach. Przykładem jest wzmacniacz Alto Audio Innovations. Prowadzono tam kilka układów poprawiających charakterystykę basu, jednak z dość słabym skutkiem. W stopniu tranzystorowym przez gałąź emitera płynie prąd emiterowy, a przez gałąź kolektora płynie prąd kolektorowy. To są logiczne rzeczy. Z tego względu przy jednakowych oporach obciążenia obwodu wyjściowego napięcie gałęzi emiterowej jest wyższe. Omawiałem już to zjawisko w filmie Wzmacniacze tranzystorowe ogólne rozważania, który znajduje się na widocznej na ekranie playliście. Aby napięcie było symetryczne, oporność RE powinna być mniejsza niż RC. Z tego powodu, że opór wyjściowy obwodu emitera jest wielokrotnie mniejszy niż obwodu kolektora, to przy zasilaniu nieliniowego obwodu wejściowego końcowego przeciwsobnego tranzystorowego stopnia mocy przy dużej amplitudzie sygnału zniekształcenie nieliniowe górnej i dolnej gałęzi nie są sobie równe. Zwiększa się współczynnik THD wzmacniacza. Aby zapobiec temu zjawisku, należy w obwód emitera włączyć opór RD, zaznaczony linią przerywaną na rysunku. Ten czas należy jeszcze zwiększyć RE w celu uzyskania symetrii układu. W stopniu inwertera zbudowanym na lampach RA i RK są z reguły rzędu 20 do 47 kOhmów. Przy dalszym wzroście wartości oporników wzmocnienie stopnia praktycznie się nie zmienia, ani wartość sprzężenia zwrotnego, która jest zupełnie wystarczająca. Przy doborze wartości RK, a więc i RA, przy budowaniu wzmacniacza szerokopasmowego należy stosować się do zasad projektowania wtorników katodowych. W układzie tranzystorowym
razem opór obwodu kolektora przyjmuje się 10 do 20 razy większy niż oporność następnego stopnia. Do obliczeń wzmocnienia napięciowego można stosować wzory, które podałem w filmie o wtórniku katodowym. Jak mówiłem, układ ma wzmocnienie mniejsze od jedności i zachowuje się po części jak wtórnik z rezystancją anodową. Niestety oryginalnego projektu wzmacniacza Williamsona ja osobiście nie słyszałem, nie udało mi się go nigdy posłuchać. Sam też nie miałem ambicji, żeby to złożyć, dlatego że są tutaj KT66, nie są to moje ulubione lampy. Jakoś nie darzę sympatią ich brzmienia. Co nie znaczy, że wzmacniacz źle gra. Zresztą zobaczcie, wpiszcie sobie wzmacniacz Williamsona do portali aukcyjnych zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, i zobaczcie, jaką popularnością się ten wzmacniacz cieszył i jakie ceny osiągają konstrukcje z lat 50. na przykład. Samo chassis potrafi kosztować 200 funtów brytyjskich bez lamp. Słyszałem natomiast modyfikacje wzmacniacza Williamsona. Tych modyfikacji trochę było. Ja kiedyś to też może omówię. Ale ja już wspomniałem o tym. Jest modyfikacja wzmacniacza lampowego Williamsona. Sam autor o tym pisze tutaj. I transformator tutaj mamy toroidalny. Lampy EL34 w połączeniu ultraliniowym. Reszta jest taka jak w Williamsonie. Nawet chyba lampy. Nie, tutaj są 6H8C, a tam były L63, ale to są chyba podobne lampy. Także pan Andrzej Piwowarczyk zachęcał do zrobienia tego wzmacniacza. Ja go słyszałem zmontowanego, bo też produkował te wzmacniacze. To była taka sytuacja, że po prostu chciałem wyjść ze sklepu, lecieć po pieniądze do bankomatu i kupić ten wzmacniacz. No ale pewne warunki nie pozwoliły mi zrealizować transakcji. Było to jeszcze w czasach, kiedy nie było płatności kartą, tylko trzeba było gotówką wszystko płacić. Słyszałem też modyfikacje na lampach KT88, ale niestety nie mam tutaj schematu. Mam tu inny schemat. To jest bardzo podobny do tego schematu. To. I jest to zrobione przez pana Hafflera. Też tutaj mamy przez pana Reiter robiony jakiś tam układ z wzmacniaczem. Także skoro ten wzmacniacz cieszy się taką popularnością, to warto chyba byłoby to spróbować zrobić. Czy ja mam ambicje innego wzmacniacza? Jest to docelowo chciałbym zrobić sobie wzmacniacz na 300B w pushpullu. 30 W. Jest bardzo rozbudowany i bardzo drogi ten wzmacniacz. Dlatego też nie będzie to tak szybko. Ale ktoś, kto by chciał spróbować sił, to zachęcam do zrobienia takiego zmodyfikowanego w sumie wzmacniacza Williamsona, zwłaszcza, że jego budowa została dokładnie opisana przez konstruktora i też wielu forumowiczów udzielało wskazówek, jak ten wzmacniacz zrobić. Nie ma on nawet tajemnic w transformatorze głośnikowym. Nie ma też błędów takich, jak u nas się to zdarzało w literaturze z transformatorem. Jest konkretny opis i trzymając się dokładnych wytycznych autora tego opisu, można zbudować fajny wzmacniacz. Tak jak powiedziałem, no ja słyszałem to. To mnie zauroczyło. Z czasem trochę ta słodkość mnie przesyciła, ale myślę, że po wymianie tych lamp na KT88 dużo by się zmieniło. Bo KT88 mi się bardzo podobały. Brzmienie tego wzmacniacza jest oceniane bardzo wysoko i jeżeli kogoś interesuje vintage, niekoniecznie z lampami KT66, powinien zająć się tym wzmacniaczem. To tyle. Trzymajcie się.